Słuchajcie, mam tutaj lampę do Subaru, gdzie wcześniej to była lampa jednokomorowa, czyli z gniazdem na jedną żarówkę. To była żarówka H4, czyli taka żarówka z dwoma włóknami, która pełni funkcję zarówno świateł krótkich, jak i długich. W tej chwili mamy zamontowaną soczewkę bihalogenową z gniazdem na żarówkę H1. Był pewien kłopot, ponieważ w momencie zapalenia świateł długich znikał prąd na żarówce H1, czyli włączamy długie, elektromagnes wewnątrz soczewki się otwierał, ale żarówka gasła. W tej chwili mamy skonstruowane urządzenie, które podtrzymuje napięcie, czyli przekazuje napięcie dalej z elektromagnesu na żarówkę i ten problem jest wyeliminowany. Pokażę, jak to działa w tej chwili. Oj, przepraszam. To jest światło krótkie. A teraz włączę długie, mrugnę. Nie wiem, czy słyszycie, elektromagnes się otwiera. Światło długie. Czyli udało się, mamy z jednej soczewki efekt światła krótkiego i długiego. Lampa wygląda bardziej nowocześnie niż oryginał. Znaczy, jest to lampa oryginalna, prawda? Jest tu logo Subaru.